witajcie! Dzisiaj przyjechaliśmy do Farmy Iluzji po to, aby zapytać odwiedzających, jak bawią się w tym magicznym miejscu. Zostańcie z nami! W Farmie Iluzji. Bardzo mi się podoba. Przyjechałem tutaj z Warszawy i naprawdę miło spędziłem czas. Zaskoczyło mnie wiele atrakcji, przede wszystkim tych tutaj związanych z iluzją. Naprawdę to coś wyjątkowego, czego nie widziałem wcześniej. Jak się wam podoba w Farmie Iluzji? Jest świetnie. Jesteśmy po raz kolejny i na pewno będziemy w tym roku parę razy jeszcze. Jest mnóstwo nowych atrakcji w tym roku w porównaniu do poprzednich lat. Jest naprawdę super. Dzieciaki mają co robić przez cały dzień. A skąd przyjechaliście? Bliziutko, Sobolew. Uwielbiamy pizzę. Którą najbardziej? Pepperoni. Atrakcja jest twoją ulubioną? Jakbyś miał top 3 wymienić? Tam na tym małym rollercoasterze. Rollercoaster Dragon? Tak. A druga? Druga, no to ten domek. Obrotowy domek. A trzecia? Gabinet luster? Tak. Jesteście pierwszy raz tutaj? Pierwszy raz, tak. I ogólnie wrażenie? Polecilibyście to miejsce znajomym? Tak, tak, oczywiście, że tak. Polecam i rodzicom z dziećmi, no każdy coś dla siebie znajdzie. Super, a jakbyście mieli wymienić 3 wasze ulubione atrakcje? No musiałbym się zastanowić, bo wszystkie są tak fajne, że no ciężko tutaj jakieś trzy top określić, nie? Mi się ogólnie na Farmie Iluzji. Najbardziej jestem zachwycona lewitującym domkiem, bo jest to dla mnie nie do pomyślenia, że piłeczki, które powinny lecieć w dół, tak naprawdę lecą w górę. Moi siostrzeńcy mają 10 i 12 lat i ja nie myślałam o tym, że oni będą się lepiej bawić ode mnie tutaj, bo jestem bardzo takim rozrywkowym człowiekiem i naprawdę, to jest miejsce, które przede wszystkim polecam dzieciom, ale również rodzicom, bo są na przykład pokazy iluzji Macieja Pędy. I ja jak oglądałam to, myślę sobie, nie, naprawdę nie wierzę, serio, jak on zdjął ten zegarek, więc wszystkich zachwyca, nie tylko najmłodszych, ale również tych starszych. Farma
Farma Iluzji to gwarancja dobrej zabawy dla całej rodziny. Wpadajcie tutaj, to tylko nieco ponad godzina drogi z Warszawy.